13 maja 1981 roku. Jest piękny słoneczny dzień. Trwa audiencja generalna. Jan Paweł II przemierza plac Świętego Piotra w Rzymie w odkrytym samochodzie. Pozdrawia i błogosławi tysiące zebranych tam wiernych. Godzina 17:19. Papież pochyla się, aby podnieść małą dziewczynkę. W tym samym momencie padają strzały z broni palnej. Ojciec Święty osuwa się na ręce towarzyszących mu osób. Okazuje się, że jedna kula trafiła w brzuch, druga zraniła prawy łokieć i palec wskazujący. Papież natychmiast zostaje przewieziony do pobliskiej kliniki i przechodzi kilkugodzinną operację. Lekarzom udaje się ocalić życie Ojca Świętego. On sam powie później: nie wiem, kto włożył pistolet w rękę strzelca, wiem jednak, kto zmienił lot kuli. Na myśli ma Matkę Bożą Fatimską.